Dobra, kochani, to witajcie jeszcze raz, teraz już po krótkim wdrożeniu się w technikalia. Jestem pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Konstantynowie oraz w Pabianicach od niedawna. I cieszę się, powiem wam, że jak tu jechałem, to im byłem bliżej Kutna, tym bardziej narastała we mnie radość, że mogę się z wami podzielić tym słowem. Alleluja. Bo to nie jest moje słowo, tylko Boże Słowo. I historia, którą chcę wam opowiedzieć dzisiaj ze Starego Testamentu, jest bardzo życiodajna, bardzo pouczająca, bardzo ubogacająca nas. No bo to jest historia z Bożego Słowa i to jest po prostu żywe, działające, skuteczne Boże Słowo. Będę czytał za chwilę z pierwszej księgi Samuela, z trzeciego rozdziału. Większość z was, przypuszczam, a może wszyscy, znacie doskonale tę historię. Ale sobie ją odświeżymy. Przeczytamy ją sobie za chwilę wspólnie. Pierwsza księga Samuela z trzeciego rozdziału. Ale zanim to przeczytam, proszę spróbujcie tak jakoś uruchomić wyobraźnię, skupić umysł, zaangażować serce, żeby jakby sobie ten pejzaż, tła dla tej historii wyobrazić. To jest historia o tym, jak Samuel uczy się słuchać i słyszeć Boży głos. I najpierw tło, parę słów na temat tła. Może tak. Historia dzisiaj jest ze Starego Testamentu, ale chcę jeszcze dodać, że ja się bardzo lubuję w Starym Testamencie. Bardzo się lubuję. Bardzo lubię czytać Stary Testament. Ale uczę się, cały czas uczę się, żyć realiami Nowego Przymierza. I kocham Stary Testament dlatego, że on pomaga lepiej zobaczyć wartości Królestwa Bożego, wartości Nowego Przymierza. Ale nie studiuję Starego Testamentu po to, żeby wyciągać z niego jakiś bezpośredni instruktaż do życia. Więc ja wierzę, że rzeczywistość, do której zostaliśmy powołani, rzeczywistość Królestwa Bożego jest nam ukazana, dostarczona, udostępniona w Nowym Przymierzu, w osobie Jezusa Chrystusa. I Chrystus objawiony jest w pełni w Nowym Przymierzu. I nauka apostolska, czy Nowy Testament, mówiąc tak skrótowo, nam to wszystko przedstawia. Ale Stary Testament jest wielką inspiracją. To jest natchnione, życiodajne Boże Słowo. To jest, ponieważ to jest Boże Słowo, jest to źródło mądrości Bożej dla nas. I może tak, to jest pierwszy wykład dzisiaj, to tak na rozbudzenie jeszcze. Chociaż po takim uwielbieniu, to nie wiem, czy jeszcze kogoś trzeba dobudzać. Ale może ja sam siebie jeszcze. Słuchajcie, mała zagadka. Stary Testament. Najważniejsza, główna, najważniejsza postać w Starym Testamencie. Słucham. Kto da więcej? Kto da więcej? Mało, więcej. Jezus. To znaczy nie Jezus, ale Chrystus, Boży Syn. Bo jeszcze nie żył jako Jezus, jako wcielony Boży Syn. Najważniejsza postać w Starym Testamencie to Chrystus, Syn Boży. Jeszcze nie objawiony w ciele, ale obecny i działający na kartach Starego Testamentu. Skała, z której Mojżesz wydobył wodę. Pamiętacie? Mojżesz uderzył wodę. Za drugim razem, za pierwszym razem przemówił, uderzył wodę, uderzył skałę. Za pierwszym razem przemówił do skały. Wytrysnęła woda. Woda symbolizująca życie. Ale tą skałą był, pamiętacie? Chrystus. Paweł nam wyjaśnia, że towarzyszył im Chrystus tam na tej pustyni. I główna postać w Starym Testamencie to Chrystus. Jezus jak szedł z tymi pielgrzymami wracającymi i tłumaczył im, co o nim napisano u Mojżesza, w psalmach, u proroków, to jakby potwierdza nam to, że On jest główną postacią. Tak naprawdę o Nim mówią Pisma. I Stary Testament pomaga nam odkryć i bardziej poznać osobę Jezusa Chrystusa. To jest rzeczywistość. To jest życie. To jest prawdziwe życie. Więc w Starym Testamencie, w tych różnych wydarzeniach, w tych różnych obrzędach, w tych różnych zapisach, ukryty jest Chrystus. A te wydarzenia, te obrzędy, te różne rzeczy, które są spisane w Starym Testamencie, to Nowy Testament nazywa cieniami,
typami, możemy to nazwać symbolami. Ja wierzę, to jest jeszcze cały czas wstęp, kochani, jeszcze się rozpędzamy, jeszcze to jest rozgrzewka. Ja wierzę, że Stary Testament, czy generalnie Stare Przymierze, to nie jest dla nas instrukcja postępowania i bardzo jest to uciążliwe, kiedy człowiek bierze zapisy ze Starego Przymierza, czy ze Starego Testamentu wprost i chce to potraktować jako podręcznik do życia, podręcznik postępowania. I zauważyłem, sam na sobie zresztą, że to jest bardzo trudne i skomplikowane życie, bo najczęściej to polega na tym, że ludzie sobie wybierają wybrane jakieś przekazania, wybrane fragmenty, które próbują aplikować do swojego życia, inne pomijają i każdy ma taki swój niby zakon. Nikt całego zakonu Mojżesza nie spełnia, ale to sobie bierze jakąś część, nie wiem czemu tą drugą część pomija i w ten sposób dąży do uświęcenia się, do potwierdzenia swojego zbawienia. Więc Stare Przymierze, Stary Testament nie jest podręcznikiem postępowania, ale jest żywym Bożym Słowem, z którego czerpiemy mądrość, z którego czerpiemy inspirację, który jest naszym przewodnikiem do Chrystusa, który pomaga nam Chrystusa poznać bardziej, zobaczyć. Jest Bożym Słowem i zachęcam was do takiego czytania Starego Testamentu i odkrywania w nim Syna Bożego. Dobrze, za chwilę będziemy czytać. To teraz tło. To były czasy sędziów, końcówka czasu sędziów i generalnie takie fajne czasy. Każdy robił to, co mu się podobało. Podoba wam się? Nie było króla w Izraelu? Każdy to, co uważał za prawe, to robił. Każdy miał swoją moralność, każdy miał swoje wyobrażenie Boga. Jak myślicie, czy to było dobre w Bożych oczach? Że każdy miał swoją wersję standardów Bożych. Czy w ogóle standardów życia. I to było takie generalnie rozprzężenie. Słowo Pańskie było rzadkością, moralnie, duchowo, można powiedzieć, słabo. W Izraelu było słabo. I pamiętamy historię Anny, pierwszy i drugi rozdział właśnie tej księgi opisuje, jak bezpłodna Anna modli się tak bardzo zdeterminowana o to, żeby Bóg dał jej w cudowny sposób syna i Bóg daje jej syna i ona obiecuje, że go ofiaruje na służbę. Więc Samuel jest ofiarowany na służbę Boga jeszcze zanim się narodził, jeszcze zanim się począł, już został ofiarowany. W tym czasie główny kapłan Heli jest takim obrazem takiego przywódcy coraz bardziej miernego. Niby mówi o Bożych standardach, niby karci swoich synów, że po prostu są zaprzeczeniem kapłaństwa. Są ludźmi niemoralnymi, są ludźmi chciwymi, są ludźmi, którzy po prostu sieją zgorszenie w narodzie izraelskim. Niby Heli ich napomina, ale kiedy oni przychodzą i siłą wyrywają Izraelitom ofiary składane, mięso składane na ofiary, i wyrywają dlatego, że chcą mieć jakiś, powiedzmy, sowity kawałek, ale łamią procedurę napisaną w zakonie, to Heli to konsumuje. Heli razem z synami konsumuje to, co oni bezbożnie, z pogardą dla Bożego Słowa, wydzierają pobożnym Izraelitom, którzy przychodzą do przybytku, żeby złożyć ofiarę. Więc tak rysuję troszkę to tło tej historii. Heli jest kapłanem, czy arcykapłanem, który owszem, niby Bożych standardów próbuje się trzymać, ale nie przeszkadza mu to, żeby przymykać oko na taką bezbożność i korzystać z tej bezbożności. Heli jakoś tam karci tych swoich synów, natomiast kiedy Anna modli się szeptem czy półszeptem, co dla niego jest niezrozumiałe, a ona zdeterminowana wylewa swoją duszę przed Bogiem, modli się szeptem, obiecuje Bogu, co mu ofiaruje, jeżeli Bóg spełni jej prośbę. Heli ją napomina, żeby w końcu się ogarnęła,
Wytrzeźwiej wreszcie, czyli po naszemu dzisiaj, dziewczyno, ogarnij się, tak? Ogarnij się. Przestań tyle pić. Więc jest bardzo szybki, żeby napomnieć bogobojną kobietę, która szczerze modli się i wylewa serce przed Panem, ale taki bardzo powolny, żeby naprawdę skarcić swoich synów, którzy dopiero są wzorem lubieżności i bezbożności. Więc Heli jest takim człowiekiem podwójnych standardów i generalnie moralność, duchowość w Izraelu siada. Co ciekawe, to ludzie chcieli trzymać te standardy, bo przychodzili, gdy składali te ofiary i przychodzili synowie Helego i wyrywali im to mięso, oni mówili, ale nie, nie, to najpierw musi być upieczone, czy najpierw ugotowane, tam były różne, powiedzmy, te obrzędy, nie będziemy wchodzić w szczegóły. I chcieli jakby zachować tą procedurę nakazaną przez Mojżesza. Oni po prostu siłą wyrywali najlepsze kąski i zanosili sobie na ucztę. Więc efekt był taki, że lekceważono Boga, lekceważono składanie ofiar dla Boga, lekceważono świątynię, lekceważono kapłaństwo, lekceważono Boże Słowo. I to była, w cudzysłowie, zasługa synów Heliego. I taki mamy pejzaż, taki mamy krajobraz duchowy. Podoba wam się? Chcielibyście w takim pejzażu duchowym żyć? Myślę, że w takim, aż takim to nie żyjemy, ale jednak coś takiego w Kościele też się może przydarzyć. Dlatego mamy z tej historii pouczenie. I teraz czytam. Jeśli macie Biblię, ja czytam z tłumaczenia Ligi Biblijnej, tego takiego dosyć nowego przymierza. Trzeci rozdział 1 Samuela i przeczytam pierwszych 14 wierszy. Chłopiec Samuel posługiwał Panu przy Helim. Słowo Pana było w tych czasach rzadkością, a widzenia też nie były częste. Był wieczór. Heli leżał na swoim posłaniu. Wzrok miał bardzo słaby. Właściwie nie widział. Lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w świątyni Pana, tam, gdzie stała skrzynia Boża. Wtedy właśnie Pan zawołał: Samuelu. Chłopiec odpowiedział: jestem. Po czym wstał i przybiegł do Helego. Jestem, wołałeś mnie. Nie wołałem, odparł Heli. Wróć do siebie. Śpi spokojnie. Samuel więc odszedł i położył się. Lecz Pan jeszcze raz wezwał: Samuelu. Samuel wstał i poszedł do Helego. Jestem, wołałeś mnie. Nie wołałem, mój synu, zapewnił Heli. Wróć do siebie, połóż się. Samuel zaś nie znał jeszcze Pana. Pan nie objawił mu jeszcze swego słowa. Tymczasem znów, już po raz trzeci, Pan zawołał: Samuelu. Samuel wstał i poszedł do Helego. Jestem, wołałeś mnie. Wtedy Heli pojął, że to Pan woła chłopca. Pouczył więc Samuela: idź, połóż się, a jeśli znów cię zawoła, odpowiedz: mów, Panie, bo twój sługa słucha. Samuel odszedł, ułożył się na posłaniu. Po chwili Pan przyszedł, stanął i wezwał jak poprzednio: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, proszę, twój sługa słucha. Wtedy Pan przemówił do niego: wkrótce uczynię w Izraelu coś takiego, że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach. W tym dniu spełnię Helemu wszystko, co zapowiedziałem o jego rodzie, od początku do końca. Donieś mu, że wkrótce osądzę jego ród raz na zawsze za winę, o której wiedział, że jego synowie bluźnili bowiem Bogu, a on ich nie powstrzymał. Dlatego przysiągłem rodowi Helego, że grzech jego rodu nie będzie mógł być przebłagany ani ofiarą rzeźną, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Czasy bezbożności, czasy kompromisów duchowych, moralnych. Jakim wzorem dla Samuela jest Heli? Pomyślmy. On rośnie ten mały chłopiec, i on czerpie wzorce od tych, których obserwuje, którzy są dla niego autorytetami.
Pomyślmy, jakim wzorem dla Samuela jest Heli. I od kogo on się może nauczyć Bożej drogi? Nie ma od kogo się nauczyć. A jednak ma, tak samo jak my, od Boga. Więc jakby tak można powiedzieć, kalkulując po ludzku, no to w takich warunkach nic dobrego nie może się już urodzić, nic dobrego się nie może wydarzyć Bożego. Otóż ta historia nam pokazuje, że w takich naprawdę kiepskich duchowo warunkach może przyjść wielkie przejaśnienie, duchowe przebudzenie, duchowe ożywienie. Więc Heli nie ma wzorców od ludzi, którzy go otaczają. I ta scena, która jest opisana na początku trzeciego rozdziału, jest takim obrazem tej duchowej rzeczywistości. Heli śpi. Jego oczy widzą coraz gorzej. Jest napisane, a właściwie to w ogóle nie widzi. Jest już taki na wpół ślepy. I to jest obraz duchowej rzeczywistości, bo tak to rzeczywiście wygląda. Heli duchowo śpi i Heli jest duchowo ślepy. Nie rozeznaje, co jest istotne w Bożych oczach. Jego oczy fizyczne nie widzą, ale Stary Testament to są cienie. One nam mówią w sposób obrazowy o duchowych prawdach. Więc tak naprawdę duchowo on nie widzi. I chociaż Heli ślepnie, chociaż Heli śpi, lampa nie gaśnie. To jest też taki obraz. Wiecie, że gdy patrzymy tylko na ludzi, na tych, od których może oczekujemy, na przykład więcej oczekujemy od przywódców, od autorytetów, i widzimy, albo wydaje nam się, że widzimy duchową stagnację, duchowy jakby regres, zanik takiej wrażliwości duchowej, to robi się nam może posępno i robi nam się tak troszkę depresyjnie, ale Bóg jest cały czas na tronie, Chrystus świeci cały czas tym samym światłem, lampa Boża nie gaśnie. Duch Święty nie skończył swojego dzieła, Duch Święty jest cały czas aktywny. To, że lampa jeszcze ciągle nie gaśnie, oczywiście to wynikało z procedury. Tam była dolewana oliwa, ona do samego rana miała się palić. Ale dla mnie i dla nas wszystkich wierzę, że to jest zachęta, że nawet jeżeli nam się wydaje, albo nawet tak jest, że przywódcy gasną, to Duch Święty nie gaśnie. Duch Święty nie przestaje działać. I teraz jest ciekawy moment. Jak chcecie, spróbujcie sobie to wyobrazić. Może macie gdzieś w pamięci, wyobraźni obraz świątyni. Miejsce święte, zasłona, miejsce najświętsze. W miejscu najświętszym za zasłoną jest Arka Przymierza, w której było Prawo Boże, tablice, znaczy miska z manną, tak? I laska Aarona. I tam była, na tamte czasy, na realia Starego Przymierza, tam była umiejscowiona Boża obecność. Tam można było powiedzieć, że Bóg przebywał. I Samuel śpi w miejscu, gdzie jest skrzynia Boża. Jak to pierwszy raz przeczytałem ze zrozumieniem jakimś takim, chociaż z grubsza, to mnie to bardzo uderzyło. Jak to Samuel śpi tam, gdzie jest skrzynia Boża? Przecież tam była Boża obecność. Przecież czemu wolno tam spać? Przecież za zasłonę kapłan, arcykapłan, wchodził tylko raz w roku. I to nie tak, że sobie wchodził zajrzeć, czy wszystko w porządku, czy trzeba kurze powycierać, tylko wchodził, oczyszczał, składał ofiarę za lud, za siebie. I to był jeden szczególny raz w roku, jeden dzień w roku, kiedy kapłan, arcykapłan, wchodził za zasłonę do miejsca świętego świętych, czy najświętszego. Często z historii wiemy, że ten arcykapłan wchodził tam z drżeniem, czy aby żywy stamtąd wyjdzie, bo to jest obecność Boża. Więc wielokrotnie arcykapłani wchodzili tam z takim naprawdę lękiem, Bożym lękiem, z takim respektem wielkim, a Samuel sobie tam śpi. Ja sobie zadaję pytanie, jak to jest możliwe?
Szukam dalej. Czy jemu wolno tam spać? Kim jest Samuel z pochodzenia? Nie jest kapłanem. Nie wiem, czy to zauważyliście w tej historii. Jest synem Anny i Elkany. I jest z pokolenia Lewiego, ale nie jest z pokolenia Aarona. Samuel nie jest z rodu kapłańskiego. Więc Lewici byli do czynności pomocniczych, ale nie do czynności kapłańskich. A on tam, gdzie kapłan, arcykapłan wchodzi z drżeniem, on tam sobie śpi. Jak to? Co to mówi? To jest preludium do nowego przymierza. Anna znaczy łaska. Samuel jest owocem współżycia Anny i Elkany. Samuel jest owocem łaski. I to jest takie preludium do nowego przymierza, bo to właśnie w nowym przymierzu my mamy wstęp do miejsca świętego świętych. To w nowym przymierzu wszyscy jesteśmy kapłanami. Samuel nie jest kapłanem, ale korzysta z kompetencji kapłana, nawet arcykapłana. To jest preludium do nowego przymierza, to już jest wstęp, to jest taka zapowiedź niejawnie. Bo w Starym Testamencie wiele rzeczy są po prostu poukrywane. I to jest dla mnie też taka zachęta, że jak chcę korzystać z bogactwa nowego przymierza, to mam swoją mentalność ustawić tak, jak powiedział Jezus. Uniżcie się jak dzieci, bo do dzieci należy Królestwo Boże. Pamiętamy to. Samuel jest dzieckiem, on nie rozumie, że mu tu nie wolno spać. Heli nie powinien mu pozwolić tam spać, ale Heli jest człowiekiem kompromisu. Ale dla nas to jest zachęta, żeby wierzyć w to, co mówi nam nauka Nowego Przymierza, że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, że dostaliśmy prawo nazywać się dziećmi Boga, bo jesteśmy zrodzeni przez Boga, bo jesteśmy dziećmi Boga, bo Bóg jest naszym ojcem, naszym tatą. I Bóg zachęca nas, żebyśmy się uniżyli jak dzieci. Zauważyłem, że czasami to jest mylone, bo mówimy, że mamy ufać jak dzieci, ale Jezus nie mówi, że mamy ufać jak dzieci, tylko mamy się uniżyć jak dzieci. Uniżenie to pokora, a pokora to znaczy nie myśleć o sobie za dużo. Nie myśleć o sobie źle, tylko nie myśleć o sobie za dużo. I właśnie dzieci są takie, że one nie analizują za dużo siebie. Nie wiem, czy wam się zdarza. Mi się zdarzało niejednokrotnie. I nadal muszę być czujny, pilnować się. Zbytnio analizować swoją własną duszę. Zdarzyło wam się komuś? Halo? Ręka w górę? O! No to jestem wśród swoich. Mamy rozsądzać swoje postępowanie, okej. Ale kiedy zanadto zaczynamy analizować swoją duszę, to przestajemy być jak dzieci. Stajemy się sami swoimi sędziami. A wiecie, co Paweł napisał? Paweł napisał, ja nawet sam siebie nie osądzam. Sąd nad sobą zostawiam mojemu sędziemu. To nie chodzi o to, żeby przyzwolić sobie na wszystko, ale to chodzi o to, żeby jak dziecko po prostu przychodzić do Boga. Jak dziecko rozwijać relacje ze swoim ojcem i ze swoim tatą, bo Bóg jest naszym ojcem, ale w Duchu Świętym jest napisane, że wołamy do Boga i Abba, i Ojcze. Ojcze, bo jest Ojcem Niebieskim, początkiem wszelkiego ojcostwa, największym ojcem, jedynym ojcem prawdziwym. Ale Abba znaczy tato. Wiemy to, to przypomnienie. Abba to dzieci tak mówią do swoich ojców. Więc mamy dostęp do Boga, dostęp na prawach dziecka. I ta historia mi o tym przypomina. Ale idźmy dalej. Trzy razy powtarza się scena, że Bóg woła Samuelu, Bóg woła po imieniu, a Samuel jeszcze nie zna Bożego głosu. Jeszcze mu do głowy nie przyszło, że tutaj sam Bóg będzie do niego mówił i on będzie rozmawiał z Bogiem. Więc myśli, że Heli go woła. I biegnie do Heliego, budzi go, bo to jest jeszcze w trakcie nocy, jeszcze dzień nie nastał. I czy Heli jest zadowolony, że Samuel do niego przybiega? Pomyślmy. Więc odsyła go po prostu z kwitkiem. Weź się, dziecko, połóż.
coś ci się przesłyszało. To mój dodatek oczywiście. Ale co to znaczy? Trzy razy powtarza się ta historia. To znaczy, że Samuel jest powołany przez Boga, jest ofiarowany na służbę Bogu. On już służy Bogu, bo on już pomaga Heliemu w czynnościach kapłańskich. Ale Samuel nie nauczył się jeszcze rozpoznawać Bożego głosu. I Samuel, ta historia, ten epizod w życiu Samuela jest dla nas obrazem tego, jak nam, Bożym dzieciom, myli się czasem głos ludzki z Bożym głosem. On słyszy Boży głos, ale myśli, że słyszy ludzki głos. Słyszy Boga, a biegnie do człowieka, do przywódcy, do swojego autorytetu, który był nad nim. Wiecie, w naszym życiu jest podobnie. Bo czasem Bóg mówi do nas przez to, co ludzkie. Przez człowieka. Przez zdarzenia jakieś między ludźmi. Bóg ma upodobanie, żeby działać i mówić przez człowieka. Najbardziej się objawił i najbardziej do nas przemówił przez człowieka. Przez Syna Bożego i Syna Człowieczego. I może nawet często albo bardzo często jest tak, że Bóg do nas mówi głosem ludzkim, że tak powiem, który z pozoru jest ludzki, ale to Bóg do nas mówi i my musimy to rozpoznać i my musimy jakby rozeznać, co mówi człowiek, a co mówi Bóg. Więc Samuelowi myli się głos Boży z głosem ludzkim i nam czasami też się myli. Słuchamy głoszonego słowa, czytamy jakiś wykład, interpretację słowa, czy w różnych innych sceneriach. W jaki sposób przez ludzkie, że tak powiem, działania, ludzkie słowa coś Bóg nam komunikuje, a my nie rozpoznajemy, że to Bóg do nas mówi. Zdarzyło wam się, o, kolejne pytanie, same zagadki dzisiaj do was mam. Zdarzyło wam się, że Bóg mówi do was przez człowieka, może przez niepozornego człowieka, przez niepozorne kazanie, przez bardzo niepozorny wykład albo bardzo taką niepozorną książkę. I to mówił Bóg, a wy tak nie rozpoznaliście tego od razu. Zdarzyło wam się komuś z was? Halo? Bóg mówi na różne sposoby i przez różne osoby. I nam się może to mylić. Bóg woła Samuela po imieniu. To też jest obraz tego, że Bóg zna nas i woła nas po imieniu. On jest dobrym pasterzem, Jezus, nasz Zbawca, ten, który nas odbił jako jeńców diabelskich, odbił dla siebie na własność. Jesteśmy już tylko pod Jego jurysdykcją. On jest naszym pasterzem i owce swoje woła po imieniu. Do każdego z nas mówi osobiście. I Samuel słyszy ten głos. Słyszy ten głos, tylko jeszcze mu się myli. I za trzecim razem, jak ta scena się powtarza, Heli jest trochę już, że tak powiem, zniecierpliwiony, że przybiega ten Samuel i mu nie daje po prostu pospać. I zaczyna się zastanawiać, co tu jest grane. No i Heli załapał. Przecież jesteśmy w świątyni. Przecież tu jest Boża obecność. Przecież do tego chłopca Bóg, skoro tu jest, mógł zacząć przemawiać. Pewnie to Bóg zaczął przemawiać i po prostu nam to nawet do głowy nie przyszło. Bóg przenika sobą wszystko, wypełnia wszystko, jest niedaleko od nikogo z nas. I my jesteśmy właściwie cały czas w Bożej obecności. W takim szerszym sensie. Tylko musimy załapać, że Bóg do nas mówi. Że po prostu do nas mówi. I że my mamy zdolność słyszenia Jego głosu. Że to, co rejestrujemy, to nie są nasze zwidy, nasze myśli, nasza pycha, że to Bóg do nas mówi. Musimy po prostu przyjąć taką prostotę dziecka. I Heli załapał, że to Bóg mówi do Samuela i Heli udziela mu rady. Udziela mu rady. Jak jeszcze raz usłyszysz, że cię woła, to odpowiedz, mów Panie, oto jestem, mów Panie, bo Twój sługa słucha. Czyli po naszemu Heli udziela mu rady, żeby odpowiedział, żeby, że tak powiem, wszedł w tą komunikację i żeby przyjął taką postawę gotowości.
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. To znaczy, żeby przyjąć taką postawę gotowości na słyszenie i na wysłuchanie. I to jest ciekawe. Kochani, to jest bardzo ciekawe. Bo gdybyśmy żyli w tamtych czasach, teraz się przenieśli na chwilę takim teleportalem, w tamten czas i Heli by nam udzielił jakiejś rady, to nie wiem, czy byśmy posłuchali. Dlaczego? Bo Heli w naszych oczach byłby przywódcą, który czasy świetności ma już za sobą. Może kiedyś słyszał Boga i pewnie kiedyś słyszał Boga. I pewnie kiedy zaczynał służbę, tam w świątyni on też mógł czegoś doświadczać. I może właśnie dlatego załapał, że teraz kolej na Samuela, że Samuel ma prawo doświadczyć tego samego, co on. Oczywiście ja teraz trochę spekuluję, ale ponieważ był głównym kapłanem i przebywał w Bożej obecności, mógł mieć doświadczenia z Bogiem i to było jak najbardziej naturalne. Ale teraz jest już, że tak powiem, gasnącym przywódcą. I kto chciałby słuchać takiego człowieka? A jednak rada, której Heli udziela Samuelowi, jest kluczem, żeby wejść w dalszą relację z Bogiem, żeby wejść w dalszą komunikację z Bogiem, żeby wejść w rozpoznawanie Bożego głosu i prowadzenie Boże. I to jest bardzo ciekawe i to jest dla mnie i dla nas wszystkich taka zachęta i takie pouczenie, mianowicie, że może ci się wydawać, że jakiś człowiek, może przywódca, w twoich oczach nie zasługuje na zbytnio wysoki autorytet, bo widzisz jego błędy, albo słyszałeś o jego błędach, a jak słyszałeś o jego błędach, to prawdopodobnie tylko wydaje ci się, że wiesz o jego błędach. Wiecie, o czym mówię. Dużo się słyszy o Bożych ludziach. Im ludzie są bardziej przez Boga używani, prowadzeni, tym więcej słyszy się o nich nie tylko dobrych rzeczy, ale i złych. Więc możesz mieć wyrysowany w głowie jakiś obraz i jakiś mierny autorytet czy mierny respekt dla kogoś, a może się okazać, że przez tego kogoś Bóg do ciebie chce coś powiedzieć. I to będzie kluczowe dla twojego życia w tym momencie. Więc uwaga z tym wylewaniem dzieci z kąpielą. Heli już raz był na proroczo napomniany, właściwie skarcony. W drugim rozdziale czytamy, że przyszedł prorok i powiedział mu: zostaniesz ukarany za to, że tuczyłeś się ty i twoi synowie na moich ofiarach i doprowadziłeś Izraela do moralnego upadku. Będziecie za to ukarani. Tak mówiąc w skrócie, takie było proroctwo. I chociaż on był proroczo skarcony, jednak był przez Boga użyty, aby do Samuela przemówić, żeby Samuel mógł wejść w swoje powołanie. Widzicie to? To uważam, że jest bardzo ważne. Bo czasami się może tak przydarzyć w naszym życiu, że Bóg do nas przemówi przez człowieka i to nawet przez człowieka, którego na skutek tego, co słyszeliśmy, a może widzieliśmy, już nie darzymy takim autorytetem. A jednak Bóg działa przez różne naczynia. Heli udziela mu rady, żeby przyjął postawę gotowości, żeby odpowiedział Bogu. I Samuel wykonuje tą radę, tą instrukcję, nazwijmy to. Wykonuje ten pierwszy krok do rozpoznawania Bożego głosu, do chodzenia w słyszeniu Boga. Co robi? Samuel jest gotowy, kładzie się, ale jest gotowy, żeby wysłyszeć, co Bóg powie i odpowiedzieć. Samuel nie jest w tym perfekt, bo jak się wczytamy, to Heli mówi, że ma odpowiedzieć: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. A Samuel odpowiada: mów, proszę, bo sługa Twój słucha. Pominął jedno ważne słowo. Mało ważne? Bardzo ważne. Mów, Panie. Znaczy, Samuel nie wykonał dokładnie tego, co Heli mu zalecił, ale nie w tym była istota i nie w tym był klucz. Wykonał tak, jak umiał.
z małym błędem, z małym niedociągnięciem, z pewnym zaniedbaniem, coś pominął. My nie jesteśmy perfekt, my nie jesteśmy po prostu ideałami chodzącymi i to, że mamy być otwarci, nasze serce ma być gotowe dla Pana, to nie znaczy, że musimy być w tym tacy, wiecie, tacy bez zarzutu, że mucha nie siada. Mówi się jeszcze dzisiaj, że mucha nie siada, czy to już, ja już archaizmami się posługuję? Samuel po prostu wykazuje się tą dziecięcą prostotą, bo jest dzieckiem. Zresztą Jezus mówi, pamiętacie? Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed roztropnymi, mądrymi, ja bym powiedział przemądrzałymi, bo Bóg przed mądrymi według Bożej mądrości nie ukrywa swoich rzeczy. Sparafrazuję to trochę. Zakryłeś to przed cwaniakami, ekspertami i przemądrzałymi duchownymi, ale udostępniłeś to i objawiłeś ludziom dziecięcej prostoty. Dziecięcej prostoty. I Samuel jest obrazem tej dziecięcej prostoty. Ta lekcja mówi nam o rzeczywistości nowego przymierza, w której my jesteśmy. Mówi nam o tym, że o tym, co mówi Jezus, który jest naszym centrum tego nowego przymierza. Owce moje, pamiętamy 10 rozdział Ewangelii Jana, owce moje, głos mój słyszą. Owce moje, głos mój słyszą. Tak dosłownie się to tłumaczy. Czyli inaczej, owce moje, Boże dzieci, mają w sobie uzdolnienie, by słyszeć Boga. Ta lekcja mówi tobie i mnie, że ty masz w sobie uzdolnienie, masz to w sobie, bo Bóg cię uzdolnił, żeby słyszeć Boga. To nie jest coś, po co musisz sięgnąć gdzieś, to nie jest coś, co musisz zdobyć, co musisz wydobyć, wydziergać, wypocić jakimiś pobożnymi działaniami. Masz to, bo Bóg ci to dał. To tak jak z dzieckiem. Gdy niemowlę się rodzi, ja tak zauważyłem, pomijam rzeczy, sytuacje ekstremalne i takie, powiedzmy, patologiczne, tak? Ale w normalnych sytuacjach, gdy dziecko się rodzi, tak samo jak my, ma dwoje uszu. I te uszy, zgadnijcie, słyszą. Nie wierzycie w to? Słyszą. Dziecko musi się nauczyć kojarzyć dźwięki, które słyszy, tak? Ze zgłoskami. Nie pamiętam, jak to było, powiem szczerze, więc już nie mogę wam opowiedzieć. Ale może wy pamiętacie to, sobie przypomnijcie, jak to było, gdy uczyliście się słyszeć, słuchać i słyszeć. Ale my to mamy od nowego narodzenia. Tak jak dziecko ma to od narodzenia fizycznego, tak my od nowego narodzenia mamy zdolność słyszenia Boga. Już to masz. Nie proś o to Boga. Bo dlaczego miałby ci to dać, jak już to masz? Pasterz woła cię po imieniu. Tak jak Bóg woła Samuela po imieniu. Twój i mój pasterz woła nas, mnie i ciebie, po imieniu. Masz swoją tożsamość, masz swoją unikatową konstrukcję. Masz swoją tożsamość w Chrystusie oczywiście, nie poza Chrystusem. Masz swoją tożsamość w Kościele, nie poza Kościołem. Masz w Nim, w Chrystusie. I On cię woła po imieniu, ma osobiście. Osobistą relację z tobą chce mieć i w twoje serce włożył pragnienie, żebyś miał z Nim osobistą relację. I jednym z kluczy do pielęgnowania tej osobistej relacji jest komunikacja, rozmowa. To tak jak, no nie wiem, jak to sobie wyobrazić. Dobre małżeństwo, które się nawzajem nie słucha i nie rozmawia. Jurek, jak to? Dałby radę? My jesteśmy świetnym, starym, dobrym małżeństwem. Ale nie tracimy czasu na zbędne rozmowy i nie słuchamy siebie nawzajem. Czy można mieć dobrą relację w taki sposób? Więc dobra relacja to oczywiście nie tylko rozmowa, ale trudno sobie to wyobrazić bez komunikacji, bez rozmowy, bez słuchania siebie, z gotowością wysłuchania, a nie, bo czasami wiecie, jak to jest. Znaczy, wy nie wiecie, ale to wam powiem. Bywa w kręgach chrześcijańskich, że człowiek słucha drugiego człowieka tylko po to, żeby wychwycić to słowo, które będzie hakiem.
I wtedy będzie można go podsumować. Wiecie, że tak czasem bywa? Czytałem w książkach chrześcijańskich. Pasterz woła cię po imieniu, bo masz w nim swoją tożsamość, w nim, w Chrystusie. Masz jego uzdolnienie, żeby go słyszeć. I jak rozwijać tę zdolność? Bo tu chodzi o to, że nie żeby zdobyć tę zdolność, tylko żeby rozwijać. Samuel musiał skorzystać ze zdolności, którą ma i musiał zacząć jej używać i musiał zacząć ją rozwijać. I od tej pory, od tego wydarzenia, Bóg objawiał się Samuelowi, objawiał się głównie przez Słowo i Samuel wzrastał w poznaniu Boga, wzrastał w łasce i stał się wielkim głosem Bożym, takim prorokiem Bożym. Był sędzią, ale był też widzącym, był prorokiem. Najlepiej rozwija się tą zdolność, zauważyłem tak, przez aplikowanie do życia tego, co Bóg do nas mówi. Bo słuchanie jest rzeczą dobrą. Wiara przychodzi ze słuchania. Ale nasz duch najbardziej się karmi i rozwija się nasze życie duchowe nie przez samo słuchanie słowa, ale przez to, że to, co Bóg do nas mówi, osobiście do nas mówi, słowem, które wiemy, że to Duch Boży ożywia czytane, słuchane słowo, nad którym akurat rozmyślamy, ożywia i mówi do nas po to, żeby je zastosować. I kiedy stosujemy słowo, kiedy aplikujemy do naszego życia, rozwija się nasza zdolność komunikacji z Bogiem. Im więcej mamy, tym więcej nam jest dawane. To znaczy więcej bierzemy. To tak jak z lekarstwami troszkę, nie? Człowiek, tak mówiąc obrazowo, nie jest uzdrowiony przez wizytę u lekarza, przez przyjęcie nawet recepty od lekarza, nawet nie przez to, że pójdzie do apteki i te lekarstwa sobie obejrzy i nie przez to, że przeczyta skład tego, ja nie wiem, są ludzie, którzy idą do lekarza, kupują leki, a potem wszystko czytają na tych ulotkach. Ja podziwiam, bo po przeczytaniu takiej ulotki najczęściej w ogóle te lekarstwa chce się wyrzucić do kosza. Więc ja tak, albo do lekarza nie idę, a jak już idę, no to już po prostu ufam, że to jest jakieś Boże narzędzie i korzystam z tego po prostu. Ale to taki mój wtręt, wybaczcie. To miał być przykład. Leki działają wtedy, kiedy są podane, a nie kiedy jest przeczytana cała ulotka o tym, jak działają. Więc najlepiej rozwija się nasza umiejętność komunikacji z Bogiem, kiedy zajmujemy postawę gotowości do słuchania. Siedem listów do siedmiu zborów w Apokalipsie kończy się tak samo. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Do kościołów. Nie gdzieś tam w kosmosie. I najlepiej się ta zdolność rozwija, kiedy aplikujemy do życia, wykonujemy słowo, które Bóg do nas mówi. Też tak uważacie? Są jeszcze inne głosy, które słyszymy w naszej głowie, w naszym sercu. To są głosy naszej duszy, naszych wspomnień, naszych skojarzeń, głos tej starej natury, która ciągle gdzieś tam sobie drzemie w nas, która nie ma nad nami kontroli, ale chce mieć nad nami kontrolę. Chociaż jest pokonana, nie daje za wygraną. Zauważyliście to w swoim życiu? Że stara natura też chce żyć, też chce być dokarmiona, też chce się rozwijać, też chce dać upust swoim możliwościom. I trzeba wyciszyć głos ciała. Trzeba wyciszyć... Czasami trzeba wyciszyć inne głosy, bo my słyszymy Boży głos, ale trzeba wyciszyć inne głosy, żeby lepiej słyszeć to, co Bóg już do nas mówi. Nie trzeba prosić, Boże, mów do mnie, tylko trzeba się uciszyć i posłuchać, co Bóg mówi. Jeżeli ktoś teraz z was założyłby słuchawki na uszy i włączył sobie głośno muzyki, jest może ktoś taki na sali? To ja mówię, tak? Widzisz mnie, jak poruszam wargami. Nawet może wiesz, że mówię, ale nie słyszysz, co mówię. Co trzeba zrobić? Czy ja mam głośniej mówić? Nie, trzeba wyjąć, tak, słuchawki, albo wyciszyć, albo wyłączyć urządzenie, które daje muzykę.
Więc czasami trzeba wyciszyć głosy, które się w nas po prostu odzywają, żeby po prostu skupić się na Chrystusie i na tym, co On przez swojego Ducha do nas mówi. I to jest klucz. Czasem nasze ciało chce słyszeć coś innego albo nie chce słyszeć Boga, jak kiedyś tak było, że mamy wypuszczały dzieci na placy zabaw i nie martwiły się, że ktoś zaraz je porwie. Teraz to już jest trochę inaczej. Mama tylko wyglądała przez okno i krzyczała: Franek, do domu. I jak Franek siedział w piaskownicy i z kolegami byli w połowie tego zamku, to jak myślicie, czy on słyszał, że mama krzyczy do domu? On nie słyszał. On słyszał, ale nie słyszał. To jest skomplikowane, to nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Więc to jest tak, że Bóg do nas mówi, my może nawet i słyszymy, ale pytanie, czy chcemy słyszeć. Pytanie, czy chcemy słyszeć, żeby to przyjąć. Potrzebujemy wziąć wzór Samuela, stać się jak dziecko, nie myśleć o sobie za dużo, nie analizować siebie za dużo, skupić swój wzrok na Chrystusie. Odwrócić może swój wzrok od siebie, a skupić swój wzrok na Chrystusie i rozpoznać Boga, który jest aktywny w ludziach, który jest aktywny, który działa przez człowieka, który mówi do nas wprost do naszego serca, do naszego sumienia, do naszego umysłu wprost, ale mówi też przez ludzi i potrzebujemy rozpoznać jakby, co jest boskiego w tym ludzkim, co jest Bożego. Samuel spał sobie w świątyni w miejscu najświętszym i tam zaczęła się jego przygoda ze słyszeniem Bożego głosu. Ty też już jesteś w świątyni. Wiesz o tym? Ba! Świątynia jest w tobie. Bóg będzie nas prowadził, bo jest dobrym pasterzem i dzięki niemu będziemy wzrastać w poznaniu Jego i w rozumieniu Jego woli i w rozpoznawaniu Jego głosu. Coraz wyraźniej, bo taka jest Jego wola i do tego jesteś przeznaczony, przeznaczona. Dziękuję.